Ja rozpocząłem swoją przygodę z lekką atletyką mając lat niespełna 13, skończyłem mając lat 40, także spędziłem w lekkiej atletyce cały swój młodzieńczy świat, dorosłość. Miałem tą przyjemność startować 5-krotnie w Igrzyskach Olimpijskich, raz stanąć na najwyższym stopniu podium, więc jestem zdecydowanie zawodnikiem spełnionym, stąd też mój brak aktywności, jeżeli chodzi o zawody Masters, bo uważam, że tam mogą realizować się ci, którzy nie spełnili się jako zawodnicy. Ja byłem i mistrzem świata juniorów, i mistrzem olimpijskim. To mimo wszystko ewenement, jeżeli popatrzymy na sport światowy w polskiej lekkiej atletyce. Tak się nie zdarzało. No zdecydowanie trzeba było trochę jadłospis zmienić po zakończeniu kariery sportowej, ale z tymi szczupłymi zawodnikami w mojej konkurencji to różnie bywało. Przykładem Koji Murofushi, który lekko spóźniony do Kolrumu na Mistrzostwach Świata 2001 został przez stewardów skierowany na bieg na 400 metrów. Także Koji akurat był zawodnikiem, który przez całą swoją karierę raczej przypominał biegacza, sprintera niż zawodnika uprawiającego rzut młotem. Ale teraz oklaskuję, oglądam moich kolegów i cieszę się, że w mojej konkurencji mam następców i następczynię ma Kamila Skolimowska, więc uważam, że wykonaliśmy swoją robotę dobrze, bo po nas w lekkiej atletyce coś zostało. Zawsze mogłoby być lepiej, ale uważam, że polska lekka atletyka na pewno odcisnęła trwałe piętno na firmamencie światowego sportu. A w tej lekkiej atletyce bardzo dobre i poczyste miejsce znalazła moja konkurencja rzut młotem, bo wystarczy przypomnieć, że w 18 edycjach Mistrzostw Świata zdobyliśmy 18 medali w samym rzucie młotem, więc statystycznie rzecz biorąc w każdych Mistrzostwach Świata jeden medal przywozili młociarki lub młociarze. Cieszę się, że jestem w tej rodzinie i że ja dorzuciłem też swoje 3 grosze.